zasadzie jak tutaj jesteśmy, to widać, jak ta twierdza była zbudowana. Bo tu wszystko mury okalające tą twierdzę. Tutaj widzimy główną bramę wjazdową do miasta. Tutaj most. Most drewniany. Zwodzony tylko na samym początku, tak aby można było zamknąć drzwi dalej. Z drewna, po to, żeby w każdej chwili mógł zostać spalony w razie najazdu. Znajdujemy się pod rotundą w Zamościu. W wieku XIX stanowiła ona funkcje obronne, natomiast podczas II wojny światowej była miejscem, gdzie przetrzymywano różnych więźniów, po czym najczęściej byli oni rozstrzeliwani, mordowani. Jest to takie miejsce pamięci.
teren wokół rotundy to głównie miejsce pochówku ofiar poległych na tych terenach. Polaków, Żydów, także żołnierzy radzieckich. Budowla na planie koła miała stanowić funkcję obronną od strony południowej. Dlatego też nazywa się ją często bramą południową. Dobra, jest godzina 21, koniec naszej wycieczki po Zamościu. Jestem bardzo zadowolona, myślę, że film Wam się spodoba. Miasto bardzo ładne, pogoda dopisała. Tak więc polecam Wam zdecydowanie Zamość. Na razie.